slowly drifting by. Dzień dobry, witamy w tej pięknej scenerii. Pachnie to tak wykwintnie. Jajkiem, pieczywem i majonezem. Co tu dużo mówić? Prosiliście, pisaliście, dzwoniliście. Jesteście grubi. Grubi ludzie jedzą majonez. Z czego się robi majonez? Z jajka. Teoretycznie. Nie, nie będziemy ich jedli łyżką jak chamy. Będziemy nakładali nożykiem na jajeczko i zagryzali chlebkiem. Przepraszam, bułką. Z centymetrem je kroiłeś. Tak. To są nasi bohaterowie. 14 zawodników. Jeżeli, hipotetycznie, Jacek Fart by się tutaj pojawił, to byśmy się nawet nie zorientowali. Nie no, ja mam wykwintny nos i Jacka w twoim wydaniu rozpoznam bez bicia. Po czym poznać dobry majonez? Jest że duży. Jest po prostu duży. Fitio, sałatkowy, 30%. Czyli co? Można go połączyć z 40%. Czyli trzeba popijać. No sami zobaczcie, etykieta taka niepowalająca. Hellmann's! Oh yes, that's right baby! Wygodny do sałatek, świetny też do kanapek. Z jajek, z dobrego chowu. A kim był tak naprawdę ten Hellmann's? On był majonezem, keczupem, czy musztardą? Marynarzem. Nie patrzmy na skład, bo... De Veili od 1845 roku, oni już od tamtego czasu robili majonez dla wegan. Gęsty, kremowy, o idealnej majonezowej konsystencji i wyraźnym smaku. Musztarda, ocet spirytusowy, gorczyca, sól, sól, sok cytrynowy. Nie patrzmy na skład, bo... Och, tu jakiś chyba Wilkin and Sons. Angielski majonez i dostaliśmy go w delikatesach. Z Essex. Ten majonez, bo ja pamiętam ile za niego zapłaciłem, jest wart tyle, co kilka z nich. Dobrze, że złapałem. Filigranowy. Mały, ale wariat, 165 gramów. Madero. Z żółtkiem od kur, z wolnego wybiegu. Tylko 79% oleju rzepakowego. Madero, czyli biedroniacz. Bałuty, to chyba łódzkie. Tak. Majonez 100%, bla, 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 bla. I też w delikatesach go dostaliśmy. Białuty, a przepraszam. Przepraszam wszystkich złodzi. Qualio, majonez luksusowy. Słuchaj, jak on by był taki luksusowy, to by tak nie wyglądał. Firma Roleski. Słyną na pewno z musztard. I keczupów też. Stołowy, delikatny i kremowy. Czyli co robimy z majonezem stołowym? Stawiamy go na stole. Pudliszki od 1920 roku robią niesamowite rzeczy. Gęsty i kremowy. Zobaczcie, ten okrągły. Jest okrągły. Jest tak fajnie wchodzi w dłoń. Jest taki duży, obły. Viva la France! Majonez napoleoński od samego Napoleona z firmy Mosso. Olej rzepakowy własnej produkcji. To jest ciekawa informacja. Tak, czyli nie kupiony. Majonez kielecki. No znany wielokrotnie... Widziałem go. O, jest odwieczna wojna, czy majonez kielecki, czy ten, którego nie mamy? Kęczyński. Niestety nie dostaliśmy kęczyńskiego. Jeżeli go macie, przyślijcie nam, zrobimy tak zwaną dogrywkę. Tak zwaną dogrywkę. Jadłem wielokrotnie. Ciekaw jestem, czy w ogóle uda mi się z tych całej gamy rozpoznać ten kielecki, który zdarzyło mi się nieraz jeść. To jest majonez, który nie ma koloru majonezu, bo ten majonez taki... One wszystkie takie same są. Dla wege świrów. Chyba z Lidla. Nie wiem, czy nie z Lidla. Zdrowy, pyszny, jest olej rzepakowy, tylko 30%. Bardzo mało. No nie wiem, chłopcy, czy to do mnie przemawia. Dobra, teraz tak. Ty weźmiesz ten, a ja wezmę ten i pokażemy do kamery i zobaczymy, czy ktoś z widzów rozsupła, czy są jakieś punkty wspólne, dobra? Dobra. Ja mam kanie, to jest majonez klasyczny z Lidla, a ty masz tradycyjny winiary dekoracyjny. Słoik jest taki sam. A etykieta? Czy masz tam takie... Pół rozwalone jajko masz? Mam. Czy masz na niebieskim, patrz, ty masz na czarnym, ja mam na niebieskim, na granatowym. Na górze jest czerwony napis, na górze jest czerwony napis. Tak. Czy jest żółte opakowanie tutaj na górze? Jest. A, czyli to może mówisz, że to w ten deseń? Czyli wydaje mi się, że tak, ktoś zobaczył i potem stwierdził, to jest ładne. Zróbmy też coś ładnego. I zrobili. Moi drodzy, nie przedłużajmy. 14 zawodników. Jesteśmy głodni, uwielbiamy jeść jajka, a ja majonezem nacieram nie tylko usta, ale też włosy. I pępek. Dobrze. Zaczynamy? Zaczynamy? Tak. Zaczynajmy! Majonezik najpierw na jajecko. Ojej, zapach to... Nie wiem, czy nie zaczynamy z jakiegoś takiego bardzo niskiego pułapu. Tak. Czy to jest najebany octem? Bardzo mokry. To jest cebula w occie. Niesmaczny. Daj kibel! Będę szygał! Dwójeczka? No czekaj, najpierw jeszcze chcę pożegnać jedynkę. Adios! Na razie, muchacho! ten już mniej, ale taki gęsty jest. Ten jest gęsty jak sok. A nie wiem, czy niedobrze to zrobiliśmy, że one chwilę postały, one wiesz, złapały tlenu. To jest majonez. Ty, ale on w ogóle nie ma konsystencji jak majonez. Wiesz, to smakuje jak masło. No tak.
Co ty, masło wpierdoliłeś? Robiłeś ciasto na pizzę? Możliwy chamie. To nie smakuje jak majonez! Nie zachowuje się jak majonez! Kurwa! Masło, ale dobre. Puste takie, no. Ale takie mleczne. Number three. Też takie gęste. Musimy częściej robić takie testy majonezów. Jak boicie się jeść majonez, obejrzyjcie to, już nie będziecie musieli jeść. Zobacz, jak niektóre wyglądają. Ty już chyba kilka sam już wcześniej zjadłeś, nie? Ta ostatnia to tak jakby tam jakiś gołąb się spajdolił. Też takie trochę masło. Tak, ale ten już bardziej mi przypomina majonez. Ten tutaj mogę postawić takiego małego plusa. Mhm. Zapach octowy, ale tak. Smaku dobry. Ale dobry czy niedobry, wyląduje i tak w koszu. Czwóreczka, daj troszkę chleba. Zapach bardzo słaby. Tu wszędzie jest ocet? Ojej, ale konsystencja taka... Konsystencja niezachęcająca do zjedzenia. Zobacz, jak z mepem smakuje. No ja zobaczę, jak z jajkiem. Jest dobry. Jest niezły, no. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ten dekoracyjny winiary, wiesz? Piąteczka. Nie, może one wszystkie po prostu słabo pachną. Z jajkiem da się zjeść. Kwaskowy taki. Nie jest najgorszy. Nie, taki plus minus dla mnie. Taki wodnisty, szóstka. Strasznie się ten leje. W ogóle nie jest gęsty. Trzymaj. Jak dłużej w buzi potrzymasz, to będzie smaczniejsze. Tego już nie muszę z jajkiem nawet. Znaczy napiszę tak, żeby każdy zrozumiał. Najgorszy. To jest mój pierwszy podejrzany, jeśli chodzi o wege. Niejadalny. Siódemeczka. Jak Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Czekaj, muszę tego jeszcze. Wege. 100%. Te kury, które zniosły te jajka, one były... Kopane w jajka. Szóstka i siódemka to jest out. Out of my face. Now! Zło absolutne. Zło, nie jeść, omijać. To nie smakuje jak majonez w ogóle. Przepraszam. Ale przekroczyliście pół matek. No super, super. Naprawdę to jest fajne. Ten ma też taki kolor bardziej maślany. Słoma. Ty, on jest dobry. Z jakim jeszcze lepiej? Tu się nie ma co rozwodzić, jak jest coś dobrego, to chwalimy. Julia, masz niesamowicie gęste włosy. Ten trochę jak, konsystencja jak pasztet. Ten mój chlebek będzie jako taki do wytarcia. O, nie lubię takich lejących się. To musi być gęste, jak sok. Smaczne, co? Nie jest zły, ale to nie jest majonez. Bardzo śmietankowy. To jest wege, na 100%, dziewiątka. Śmietana nie jest z warzyw. No bank wege. Ale nie jest zły. Nie jest zły, ale wege. Nie ma smaku majonezu. Ale ma fajny smak, ale nie majonezu. Kolor też ma sympatyczny. A ci oceniam co? A, majonezy. Poczekaj, pokaż do kamery. To jest dziesiątka? Da. Dziesiątka wygląda najgorzej. Pachnie solą. Bardzo octowy. O Jezu, kurwa. Nie wiem, może z chlebem pójdzie, ale... Z chlebem chyba też ciężko. Za dużo octu, moi drodzy. Mogę napisać to po łacinie? Wygląda jak guano. Guano jest. Ładnie wygląda. Tutaj taki aksamitny wygląd. Od razu dopiszę. Aksamitny wygląd. Ładnie się prezentuje na półmisku. Nie wiem, czy czujesz. Ma taką inną przyprawę niż tamte. Nie, pozostałe nie miały tego. Ale jest bardzo dobry. Jakieś orzechy może? Gorczyca? Musimy sprawdzić potem skład. To może być kiełbasa. Tak. Na pewno. Tutaj żeś Spielberg nie pożałował. Dwunastka. No też z wyglądu to Ameryką to nie jest. Ojej. A tamta to była jedenastka. Tak. Teraz ty pojebałeś? Nie, wszystko okej, okay, tylko... No jak wszystko okej? Okay? Teraz jem dwunastkę i to... A, bo to do jednego miało iść, sorry. Dwunastka, stawiam złotych 50, że to jest kielecki. Jest taki aksamity i zobacz, on nie jest biały. On jest taki trochę brudny. Nie, jakoś tak nie urzekła jego historia. No jest... Ciao ragazza. Ciao tutti. Mi amore. Tyle majonezu, to ja zjadłem ostatnio przez wczoraj. Octowy strasznie jest. Czuć ten ocet. No, ocet jest znowu na pierwszym planie. Na minus niestety. Ostatni. 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 Dobry, co? Najgorszy. To też wege. 14 daj, bo to od razu można wykupić cały ten. Jesteście na
najdroższym majonezem. Od razu mogę. Ile ten hamburger? 18 zł. 18 zł? Tragedia, tragedia. Najgorszy. Następnie, co było złem absolutnym, za nawet sobie tak to napisałem. Zło absolutne. Siódemka. Zło, zło. Nie jeść, omijać. Prawdopodobnie wege. No i zgadza się, wege. To nie ma nic wspólnego z majonezem. Szóstka. Najgorszy, może być wege, niejadalny. Nie, to nie jest wege, ale to jest ten z netto za... Fitto. Fitto. Fitio. Niech was nie zmyli duże opakowanie, ono nie niesie ze sobą nic dobrego. Jedynka. Octowy, mokry, lejący się, niesmaczny. Białuty. Białuty, majonez. Nie, nine, nine. Czekaj, muszę zaznaczyć tylko, co już poszło. Dziesiątka, za dużo octu. Kwaśny, wygląda, tak, wygląda jak guano. Wyborny do sałatek, świetny też do kanapek. To Hellmann's. Guano. To nie było dobre. To nie było dobre. Dwójka, czwórka. Dwójka, czwórka. Bez szału, ale nie jest zły. To nie, napisałem, to nie jest majonez. Masło to jest. Przepraszam, czy ja dobrze powiedziałem, że to nie jest majonez? Wegan. To jak ktoś chce kupić coś, co smakuje naprawdę nieźle, ale jako masło, ale nie jako majonez. To można kupić masło w słoiku. Masło w słoiku. Trzynastka. Trzynastka. Ocet na pierwszym planie. Gdzie są jajka? Gdzie są kury? Pytam skromnie. Mosso. Mosso. Napoleoński mosso. Ocet na pierwszym planie. Lubiany i szanowany, ale... Mniej octu. Mniej. Mnie tutaj. Nie szarżujcie tak. Plus minus mam jeszcze taki właśnie nie wiadomo co mam przy piątce. Kwaskowy plus minus, tak. Pudliszki. Pudliszki. Nie mój smak. Inny taki trochę nie najgorszy. Ujdzie, ujdzie. I zaczynamy te już bardziej takie z jednym plusem. Nie najlepsze, ale dobre. Czwórkę teraz. Dobry i tłusty mam zapisane. Dobry, chyba winiary, niezły. To Madero. Nie, Madero. Majonez wyborny z biedroniacza. Trójka chyba. Trójka, u mnie z małym plusem, tak sobie zaznaczyłem. Mały plus. Bardziej majonez, dobry, zapach niezły, smak całkiem niezły. Bardziej majonez, dobry zapach, smak. Zgadza się. Dwunastka jest okej, okay, ale... Tak, dwunastka jest okej, okay, dwa plusy napisałem, prawdopodobnie to jest kielecki. Tak, jest to majonez kielecki. On jest troszkę inny od pozostałych, nie każdy go docenia, bo on jest taki właśnie ciemniejszy i jest taki bardziej wyrazisty. Ostatnia trójka została, tak? Tak. Dobra, no to mamy tak, ósemkę, dziewiątkę i... Jedenastkę. Nad miejscu trzecim tą dziewiątkę. Wege, niezły, ale wege. Roleski. Roleski. Miejsce trzecie. Czyli jedenastka musi być na miejscu drugim. Tak. Sprawdzić skład, bo jest tam jakaś przyjemna przyprawa. Majonez luksusowy. Culineo? Przepraszam dyrektora marketingu marki Netto, który mnie obserwuje na Twitterze. Zwracam honor. To jest Culineo przecież. Nie, to jest Netto. Qualio. Majonez luksusowy. I uwaga, koncentrat z dyni i marchwi do korekty barwy. To to. A to do korekcji ma. Nie, ale jest to dobry. Ale dobry. Dobra, i numer jeden. Bardzo dobry. Ja mam tutaj trzy plusy postawione. To z Lidla. Z Lidla. Bardzo dobry. Wygrał nasz pojedynek. Gratuluję. Jestem zaskoczony. Ale to jest właśnie magia blind testów. Majonez klasyczny. Marki Kania. Z Lidla. Gratulujemy. Nagrodą jest pocałunek księżniczki. Pocałunek Posejdona. Nagrodą jest to, że ten, który wygrał, może zjeść wszystkie jajka i chleby do końca. Oh, Spielberg, zapraszamy. 14 zawodników, 5 w ogóle out, 3 powiedzmy sobie, w tym nawet jeden wege. Tak. Za wszystkie majonezy zapłaciliśmy 84 zł 11 groszy. Zacznijmy od najlepszych. Kania. Kania. 3,99. Ile tam jest gramów? Zobaczmy. 400 ml. Luksusowy. 3,99. Bardzo dobra cena. Bardzo dobra cena i dobra jakość. Roleski. Roleski. 3,79. Majonez kielecki 4,69. Znana marka, dość droga. Ale mogą sobie na to pozwolić. Mogą. Lubiany w wielu, wielu rejonach, nie tylko w Kielcach. Winiary 4,99. Do piątki majonez to chyba nie, tak. Jest, nie jest zdzierstwo. Ten Madero z biedroniacza. No i to... 3,99 za 400 gramów. No i to jest uczciwa cena. Dobra, pudliszki, lecimy dalej. No. 5,69. Mosso. Mosso. 3,49. Ale dobra tu jest cena. Troszkę mniej. Ile? Nie, 320. Ta dla wege świrów, to co smakuje jak masło. 2,99. Tanio. Hellmann's. Lecimy. 8,29. Panie Hellmann's! Białuty. 5,85. No. No. Fitio! 600 ml. 3,29. Wegański z Lidla 5,99, nie warte tego, no i hit! Kupiliśmy go w delikatesach, ten angielski, Willy and Son, 165 gramów za 18,95. To jest sposobem, kolejny raz,
pomogliśmy wam w wyborach. Majonezu, święta już niedługo. Oj. Mamy tutaj elitę, sześciu jeźdźców majonezu. Jest parę zaskoczeń, wydaje mi się. Na pewno Hellmann's tutaj... Największe zaskoczenie to to, że to takie drogie, to takie słabe. My musimy już iść, bo czuję, że Jacek już teraz puka do nakrzyż drzwi. Chłopcy, zjedliście jajka i majonez? To przewiedźcie mieszkanie. Ja też pozdrawiam ekipę CrossFat i jeżeli chcecie mieć takie fajne koszuliny jak ja, to musicie wpisać kod ULAńce10 i zgarnąć takie właśnie wdzianko. To jest takie idealne do majonezu, bo my jesteśmy ulani, kot jest ulany, i majonez jest ulany i majonez jest ulany. Generalnie jak ktoś dba o linię, to musi z majonezem tak porciować sobie. Może ten wege majonez, ale to też. Może. Nie jedzcie dużo majonezu. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Majonezowe świry. I świrki.